Każdy nauk zaczyna się w ten sam sposób. W świecie pełnym zmartwień i trosk, otoczenie podsuwa sposób na to, by poczuć się lepiej. Na początku sceptycznie, ostatecznie decydujesz się spróbować i na chwilę poczujesz, że umiesz latać. Pierwszy upadek nie narobi jeszcze zbyt wielu szkód, ale będziesz myśleć tylko o tym, żeby znowu latać. Kolejny raz będzie równie przyjemny, bo znów na chwilę wzniesiesz się w powietrze, ale upadniesz już trochę mocniej. Będziesz coraz szybciej biegł w kierunku kolejnego lotu, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że loty są coraz krótsze, a upadki coraz bardziej bolesne i zaczynają zostawiać trwałe szkody. Coraz szybciej będziesz biegł w stronę iluzorycznego lotu. Pierdolnąć twarzą prosto w beton. Wszystko dookoła będzie stawać się szare, a lot będzie zdawał się być jedynym sposobem na to, żeby poczuć się dobrze. Aż w końcu przestaniesz latać, stracisz siły, znajomych, pieniądze, pracę, radość życia. Lotów już praktycznie nie będzie. Każdy nauk kończy się tak samo. Prędzej czy później lądujesz na dnie, sam, w ciemnej dolinie. Dlatego zastanów się. Nie bierz, nie pij.